Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing exact the same fucking thing. Ta fraza, to zdanie jest kultowe od bodajże w tej chwili 7 lat. I w tym przypadku każdy z was prawdopodobnie przynajmniej w jedną część kiedyś grał. Far Cry. Ta seria w jakiś sposób przemówiła do mnie właśnie przez tą część. Część trzecią. I w tym przypadku stwierdziłem, że po takim okresie, bo ostatnią część jaką grałem to właśnie była trójka, wrócę do tej serii. Na wstępie zaznaczam, że osoby, które są zainteresowane tematami, które poruszę odnośnie tematu Pokémon Go, jeśli chodzi o rozgrywkę, jak i też najbliższe informacje, to sięgnijcie po ten czas na odcinku. Bo od tego czasu zaczyna się odcinek odnośnie Pokémon Go. Jakiś czas temu kupiłem sobie Far Cry 4, żeby kontynuować serię i zapoznać się z kontynuacją, by dowiedzieć się, czy część trzecia ma jakiś wspólny element z czwórką. Oczywiście tutaj są elementy powiązane i oczywiście tutaj jest schemat i charakter gry, jak i też oczywiście wiele elementów, które łączą te dwa światy, albo no powiedzmy dwa światy, łączą się wielokrotnie. I po tej czwórce wiele osób, czytałem, miało taki niedosyt, gdzie oczywiście każdy chciał sięgnąć po kontynuację, bo wiecie, 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Jak tworzymy liczby przy tytułach, to jednak oczekujemy czegoś, wiecie, powiązania elementów, historii albo element, który się powtarza wielokrotnie. I tutaj wracając do początku odcinka, gdzie przytoczyłem słowa Wasa, które oczywiście są cytatem Einsteina. To są słowa Einsteina, które powiedział właśnie, że szaleństwo jest to powtarzanie wielokrotnie tej samej czynności i oczekiwanie innego rezultatu. I w końcu twórcy gry sięgnęli po coś, co gracze oczekiwali od dawna, czyli fabuły, która nie kończy się na jednym tytule, a powiela w kolejnych. I w tym przypadku sięgnęli nie tylko po kolejną część, która miała debiut pół miesiąca temu, bo chyba miała premierę 15 bodajże lutego, New Dawn. Oczywiście też będę chciał po nią sięgnąć, ale to oczywiście wkrótce. Jednak mamy Far Cry 5 i 4. Oczywiście nie jest to kontynuacja, jednak jeśli ktoś chce sięgnąć po lub nie grał jeszcze Far Cry 5, to tutaj jest książka. Książka, która miała premierę niedawno i ona jest właśnie prequelem. Prequelem do Far Cry 5, czyli historie, które działy się przed piątką i nawiązanie oczywiście do fabuły z piątki, jak i też kolejna część, New Dawn, jest powiązaniem, w jakimś sensie, do piątki. Część z Was może pamiętać odcinek, który mówiłem o przyrzeczeniach na rok obecny, czyli 2019. I w tym przypadku powiedziałem, że chcę przeczytać 20 książek w tym roku. Aktualnie jestem na etapie drugiej, jednak mam trzeci tytuł, który na pewno przeczytam. Tuż zaraz przed rozpoczęciem rozgrywki Far Cry'a na pewno będę chciał tutaj mieć jakiś zalążek informacji odnośnie tego, co się dzieje w tej grze. Tak też książka, która liczy sobie prawie 300 stron, czyli podobna ilość co Kłamca Jakuba Ćwieka, tym bardziej, że ona przedstawia po części elementy, które mogę nawiązać do Far Cry'a trójki. Jest tutaj sekta, która zrzesza ludzi, którzy tam zagubili się w pewnym etapie życia i znajdują ukojenie właśnie w tej sekcie. Jest osoba, która straciła brata, poszukuje go i na tej drodze spotyka osobę, której życie uratowano poprzez tę sektę i w tym miejscu, łącząc te ścieżki tych dwóch osób, tworzy się relacja, jak i też doszukiwanie prawdy. I tutaj właśnie nawiązując do Far Cry'a trójki, gdzie było takie coś. I tutaj będąc na 54 stronie, śmiało mogę polecić każdej osobie tą książkę, która po części może nie grała w grę, ale liznęła historię, jak i też gdzieś tam zapoznała się z historią Wasa. Lub też polubiła tą osobę tylko i wyłącznie gdzieś tam przeglądając różnego rodzaju filmiki na YouTubie. Także z uwagi na to, że jest to nowy tytuł, część z Was może sięgnąć po niego, żeby tylko zapoznać się, bo to jest książka. A oczywiście, jak sami wiemy, czytanie książek wzbogaca nie tyle słownictwo, co też sposób prezentowania się w szerszym gronie. Jeśli chodzi o przyrzeczenia, w roku 2019 powiedziałem sobie również, że będę propagował kulturę nie tylko poprzez rozrywkę, ale również i też poprzez zachęcanie do czytania książek. Bo to jest faktycznie nie tylko lektury powinniśmy czytać, ale również tytuły, które nas ciekawią. Także aktualnie moje plany są takie. Kończę rozgrywkę Far Cry 4. Aktualnie jest
tanio nawet możliwość otrzymania jej, bo jest w granicach 50 zł. Ja kupiłem za 41 zł na zagranicznej stronie. Oczywiście link, jeżeli ktoś chce, to ma w opisie. Później piątka i New Dawn. Wszystko zależy od tego, jak to się rozbije w czasie. Bo jak sami wiecie, tworząc content z Pokémon GO, będę chciał być z tym na bieżąco. Właśnie, jeśli chodzi o Pokémon GO, bo się troszkę rozgadałem. Najpierw to musimy zapalić GPS-a. W tej chwili śmiało mogę odebrać pieczątkę. Siódmą pieczątkę, która pokaże mi, czy otrzymam jednego z Reggie braci. Braci Reggie. Reggie Brothers. Czy otrzymam jakąś wersję Shiny. W tym przypadku Lugia albo Hoa. Hoa mam, słabego, bo po trajdzie, ale Lugii jeszcze nie mam Shiny. I tutaj Encounter, 2000 Dusta, Pineapple i tyle. Także bez Innostone'a. I życzę mi szczęścia. Start Encounter. Hello, zwykły. Niestety, sparepowany do poziomu 2700 CP może sam sprostać, może sprostać Brelomowi na tierze drugim. Na rajdzie. Również wczoraj na odcinku powiedziałem wam o tym, że warto trzymać Pokémony, które aktualnie nie są shiny, a później mogą pojawić się shiny. Był jeden element, który wcześniej był za tym, że nie warto trzymać Pokémony w bagu, jeżeli chodzi o shiny. Bo i tak w momencie wprowadzenia one się nie zmienią w shiny. Jednak moje myślenie zmienił odcinek ostatni u Trainer Tipsa, gdzie on pokazał, że mimo, że zastakował questy eventowe, i oczywiście nie odebrał ich w ogóle, myślał, że otrzyma możliwość sprawdzenia jednego z Pokémonów, które mogą być w tym przypadku shiny i z kwiatuszkiem. Jednak po odebraniu jednego lub też drugiego, po końcu eventu, pojawiły się zwykłe Pikachu i zwykłe Eevee. I tutaj lampka mi się zapaliła. Czy do tej pory, jeśli chodzi o Research Day, czy też inne eventy, które polegają na odbieraniu questów i spotykaniu Pokémonów właśnie z nich, czy do tej pory mówiłem wam prawdę i że można spotkać shiny Pokemona lub też tego unikatowego z questu po evencie? Co się okazuje, nie można. Bo jak widzicie, przy odebraniu questu nawet już ukończonego, zmienia nam się Pokemon w momencie, kiedy go odbieramy. Także prawdopodobnie w momencie, kiedy mamy Research Day, podczas eventu 3-godzinnego jest zwiększona szansa na otrzymanie shiny Pokemona z questu. Jednak jak event się kończy, czyli w tym przypadku godzina 14, to po godzinie 14 jest zmniejszona szansa na shiny. Wraca do pierwotnego stanu. I prawdopodobnie dzieje się to zarówno przy questach, jak i też przy eventach na spawnach. Bo jak sami wiemy, na Community Day jest zwiększony spawn Pokémonów shiny, tak też i przy questach może być również zwiększona szansa. A po evencie jest zmniejszona. Więc tutaj polecałbym zawsze wam odbierać questy podczas eventu, te eventowe, a nie po, bo będzie zmniejszona szansa. I wczoraj zapytałem kilku osób, które zestakowały sobie Pikachu z tymi kwiatuszkami. I żeby sprawdziły, czy faktycznie po evencie dalej one będą zestakowane i z kwiatuszkami. Okazuje się, że faktycznie wciąż te Pokémony Pikachu czy też Eevee zestakowane z questów wciąż mają kwiatuszki. I w ten sposób mamy potwierdzenie, że Pokémony, które odebraliśmy i zestakowaliśmy w tym czwartym slocie, one się nie zmienią, nawet jeśli wejdzie nowy shiny. W tym przypadku Vulpix. Także tutaj neguję swoje słowa, jeśli chodzi o to, co powiedziałem w ostatnim odcinku. Nie warto czekać na shiny nowego, jeśli posiadamy Pokémony z Climb Reward, bo tam na pewno się one nie zmienią. Dopóki ich nie spotkamy, one się tam nie zmienią. Podsumowując, Pokémony ze specjalnych eventowych questów Field Research mogą być shiny podczas tego wydarzenia. Pokémony ze specjalnych eventowych Field Research zostawione po evencie lub ukończone po evencie tracą swoją szansę na posiadanie unikatowego ubioru lub bycia shiny. Zestakowane Pokémony w czwartym slocie dodatkowym nie mogą być już shiny, gdyż unikatowość ich została już zweryfikowana. Ostatnio mówiłem wam o tym, że będzie event nadchodzi, event walczący. Jednak w tej chwili są kolizje dwóch eventów. Aktualnie, z uwagi na to, że na rajdach, jak i też wśród questów możemy spotkać Pokémony walczące, które oczywiście pojawiły się z uwagi na to, że mamy nową legendę na rajdach i one wszystkie są super efektywne wobec Dialgi. Jednak pojawił się też tekst od Trailsa, który pokazał nam, że nadchodzą nowe questy, które mogą się wiązać z eventem Equinox. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, przypuśćmy, za tydzień pojawił się event na Pokémony walczące, na tydzień, a zaraz po tym tygodniu pojawiłby się nawet event Equinox,
który oczywiście tutaj równonoc wypada na 20 marca o godzinie 21.58 i to jest równonoc. I w tym przypadku może pojawić się coś ciekawego, a mianowicie zwróćcie uwagę, że to jest zakończenie zimy i początek wiosny. I zwróćcie uwagę, że mamy dwa Pokémony, które jeszcze w czwartej generacji się nie pojawiły. Jest to Glaceon, reprezentant zimy, jak i też Leafeon, reprezentant wiosny. I prawdopodobnie to są tylko na razie dedukcje, że podczas tego eventu, który będzie Equinox 2019, który będzie w przybliżeniu około 20 marca, może pojawić się premiera właśnie tych dwóch Pokémonów, jakim jest Glaceon, jak i też Leafeon. Te dwa Pokémony mogą się pojawić z uwagi na to, że już wielokrotnie sprawdzaliśmy to i potwierdziliśmy, że Niantic tworzy eventy, jak i też wypuszcza Pokémony ze względu na jakieś wydarzenie w świecie. Tak samo mamy sytuację, jeśli chodzi o Shiny Pokémony. I tutaj nawiązuje do Shiny Shackla, który pojawi się na Singapurze, właśnie na Safari Zone. Jest to nawiązanie do żółwia, który właśnie charakterystyczny jest na tamte tereny. Także Niantic zawsze stara się tutaj wiązać fakty, jeśli chodzi o realne życie lub też realne problemy. Wiemy dobrze, że jest quest na złapanie Pokémonów trawiastych i złapanie Chikority, jak i też Bulbazaura. Jednak nic nie widzimy, jeśli chodzi o questy lodowe. Bo gdyby właśnie te dwa Pokémony miały premierę, to pojawiłyby się dwa questy różnego rodzaju. Na Pokémony lodowe, jak i też trawiaste, które by, przypuśćmy, miały możliwość nam udostępnienia możliwości ewolucji takiego Pokémona lub samego spotkania go w jakiejś innej formie. Lub też dzięki czemu innemu. Co wy o tym sądzicie? Czy istnieje możliwość, że Glaceon i Leafeon pojawią się właśnie podczas najbliższego eventu Equinox? Napiszcie w komentarzach. I pokrótce, to było na tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę, zachęcam Was do lajkowania, do subskrypcji. Oczywiście, żeby być na bieżąco z takimi świeżynkami, nowościami ze świata Pokémon Go. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja!